Miłego oglądania życzy telewizja kablowa Telcap, operator z 30-letnim doświadczeniem. Niewielu pruszkowian, poza sympatykami kolarstwa, a dokładnie kolarstwa torowego, wie, że jedna z mieszkanek miasta odnosi cenne sukcesy w tej dyscyplinie. Zaledwie 22-letnia Urszula Łoś należy do kadry narodowej i reprezentuje autonomiczną ludową kolarską sekcję Stal Grudziądz, jeden z najsilniejszych ośrodków kolarstwa torowego w Polsce. Kiedy zaczęła się Twoja przygoda z kolarstwem torowym i dlaczego akurat tą dyscyplinę wybrałaś? Zaczęłam trenować w wieku 13 lat. Dlaczego zaczęłam trenować kolarstwo torowe? Ponieważ powstawał tutaj klub PTC Pruszków. Prezes tamtejszego klubu przeprowadzał nabór w szkołach pruszkowskich. No i jakoś tak zostałam wyłoniona, że się nadaje. No i spróbowałam swoich sił. Reprezentacja Polski, to brzmi naprawdę dumnie. Jak to się zaczęło? W jakich okolicznościach dowiedziałaś się, że zostajesz powołana do reprezentacji? Było to w 2011 roku w Szkole Mistrzostwa Sportowego, przed Mistrzostwami Europy. Trener kadry juniorów wtedy wybierał skład. Kiedy usłyszałam swoje nazwisko, po prostu byłam szczęśliwa. Podsumujmy Twoje osiągnięcia. Jakie masz osiągnięcia na koncie? Jestem wielokrotną mistrzynią Polski, nawet dokładnie nie wiem, ile mam tytułów mistrza Polski, jest ich ponad 20. Do tego dorzucam dwa brązowe krążki z Mistrzostw Europy. Mimo zafascynowania kolarstwem torowym i osiągniętych sukcesów, Urszula Łoś przyznaje, że to niewdzięczny sport, który potrafi nie wynagrodzić ciężkiej pracy. Pomimo to wyznacza sobie kolejne cele, podporządkowując tryb życia karierze sportowej. Trenujemy głównie na torze, siłowo, ale dużo czasu spędzamy też na siłowni. Na siłowni, jakie ćwiczenia? Różne, przysiady, suwnice, martwy ciąg, zarzut. Zimowy okres jest to okres przygotowawczy, więc ćwiczymy dużo więcej powtórzeń, bardziej taką wytrzymałość siłową. A jeżeli już przychodzi okres startowy, troszkę zwalniamy, popuszczamy tego pasa, i mamy bardziej takie rozkręcające ćwiczenia. Sport to wyrzeczenia, ciężka praca. Czy miałaś w swojej karierze takie momenty zwątpienia, kiedy mówiłaś już dość i chciałaś zrezygnować? No miałam i to nie powiem, bo nie mało. Ale wtedy staram się zapomnieć, jakby wyłączyć myślenie o kolarstwie i zacząć robić coś innego, spotykać się ze znajomymi. To mi dużo daje. Nieodzownym atrybutem kolarza jest rower. Wbrew pozorom sprzęt specyficzny posiadający wiele wyspecjalizowanych cech, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka. Wyznam kilka słów o rowerze. Czym on się różni od tradycyjnego roweru? Na pewno różni się tym, że nie ma hamulców ani przerzutek. Jeżeli chodzi o przełożenia zamiast przerzutek, to zmieniamy z przodu tarczę, a z tyłu koronki. Od różnej wielkości zależy to, jakim rytmem będziemy jechać i jak ciężej nam będzie pedałować. Buty są na pewno dużo twardsze niż zwykłe Adidasy. Na podeszwie znajduje się taki blok, który pozwala nam wpiąć się do swoich pedałków w rowerze, co powoduje, że jesteśmy przypięci z rowerem na stałe. A co się dzieje w przypadku, kiedy się przewrócisz? Nie jest to niebezpieczne? No my akurat sprinterzy mamy też jeszcze takie paski na buty, które powodują, że w ogóle się nie wypniemy. Ale jeżeli już ktoś się wywróci i nie zdąży wypiąć swojego buta, to musi czekać na trenera, jeżeli sam nie zdoła się wypiąć. On mu pomaga i wraca do wyścigu. Urszula Łoś wpisała się do Złotej Księgi Osiągnięć Sportowych Mieszkańców Pruszkowa jako brązowa medalistka Europejskiego Czempionatu w kolarstwie torowym. I nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Jakie wiążesz plany na przyszłość związane ze sportem i te pozasportowe? Na razie celuję w Igrzyska Tokio 2020, a później zobaczymy, jak wszystko ułoży się w sporcie. Jeżeli już też nie będę sama widzieć perspektyw na swoje trenowanie, to po zakończeniu kariery chcę się usamodzielnić, ustatkować, no i będę myśleć o założeniu rodziny. Sportowymi marzeniami kolarki, oprócz Igrzysk Olimpijskich, jest również start w Mistrzostwach Świata i innych najbardziej spektakularnych imprezach naszego globu.
Życzymy Urszuli Łoś nieprzerwanej satysfakcji z uprawiania kolarstwa i osiągnięcia założonych celów.